Dzień dobry, szczęść Boże Państwu. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie nie tylko dzisiejszego dnia, ale zawsze wtedy, kiedy dokonywały się takie kulminacyjne wydarzenia związane przez ten cały etap budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego do tej pory na Górze Chełmskiej. Dzisiaj pewien taki etap, możemy powiedzieć, finalizujemy powoli. Przygotowujemy się do ważnego wydarzenia. Jest planowane otwarcie kawiarni Cafe Chełmska. To dla nas taki ważny moment, dla nas na górze, ale też myślę, że dla wszystkich mieszkańców Koszalina, regionu i całego Pomorza. Kawiarnia, która powstaje, jest kawiarnią, ale też patrzymy na ten wymiar projektu jako projekt kulturalny i społeczny. Dla nas od początku i tak jak Fundacja realizuje taką formę wydarzenia jak świąteczne koncerty charytatywne, tak chcemy także, aby w przyszłości, chociaż kawiarnia będzie już pod patronatem sióstr szonsztackich, to jednak jako fundacja i jako instytut będziemy starali się, żeby to miejsce żyło także w wymiarze kulturalnym, społecznym, by było otwarte bardzo też szeroko na różnego rodzaju wydarzenia. Tutaj jest też siostra Sabina, która będzie w przyszłości tą kawiarnią zarządzała od strony działalności z ramienia Szonsztackiego Instytutu Sióstr Maryi. I bardzo proszę. Będę miała tą przyjemność ten projekt dalej kontynuować. Właśnie tak jak było wspomniane, będą tam wydarzenia kulturalne. Kawiarnia planowana jest otwarcie w sezonie, czyli od kwietnia do września wyłącznie, od godziny 10 do godziny 20. I poza sezonem, czyli od października do marca, od godziny 10 do 18 i w każdy weekend, nawet poza sezonem, od godziny 10 do 20. Także bardzo serdecznie zapraszam na dobrą kawę. A można was zapytać? Tak. To jest w powijakach ten projekt, ale już weszłyśmy w kontakt z osobami, którzy na przykład interesują się historią Koszalina, tym miejscem i chętnie by się podzielili. Będą takie takie jednodniowe spotkania, eventy. Nie wiem, tak myślę, będą na Facebooku zaproszenia i będzie to ogłaszane. Najpierw chcemy to na początek tak sobie, musimy się, że tak powiem, rozpocząć, rozwinąć, ale w przyszłości jesteśmy otwarci też na, jak ktoś chętnie możemy z lokalu by chciał skorzystać, chętnie wejdziemy w jakąś współpracę. Może jeszcze o słowo poproszę pana architekta. Mam nadzieję, że dla społeczeństwa Koszalina nowa nasza realizacja uzupełni ten ślad dobrej gastronomii. Uważam, że oprócz miejsca bardzo specyficznego, ukochanego przez Koszalinian, ta realizacja bardzo mnie ucieszyła ze względu na to, że były różne pomysły, co ma być tym elementem pierwszym w realizacji. Padło jednak na kawiarnię, dlatego że ona pozwoli rozwiązać wiele takich cywilizacyjnych problemów do tej pory, które się jakby tutaj piętrzyły. Realizujemy to w pewnym określonym rytmie. Może ten rytm jest dla społeczeństwa naszego miasta zbyt mały, ale to wiąże się jak zwykle po prostu z środkami, które są po prostu wypracowywane. Jeżeli chodzi o kawiarnię, jest ona specyficzna, bardzo mam nadzieję urokliwa i powiem tak, porządnie zrealizowana. Także mam nadzieję, że uzyska ona akceptację w środowisku Koszalinian oraz tych wszystkich turystów, które miasto odwiedzają.